roku mamy takiego bardzo bogatego Mikołaja. Opolska Izba Gospodarcza zdecydowała się dla wszystkich dzieci, 45 dzieci mamy w naszym ośrodku, ufundować piękne prezenty. Oprócz tego nasza świetlica otrzyma taki wspólny prezent, mnóstwo gier, zabawek, które będą służyły przez kolejne lata naszym dzieciom. Bardzo się z tego cieszymy. To jest kolejny nasz darczyńca, nasz pierwszy darczyńca to Lola, która tutaj też z dziećmi spędza mnóstwo czasu. Dzisiaj dzieci przygotowały, bo zawsze chcą podziękować, drugi już swój spektakl w tym roku. No, spektakl taki bożonarodzeniowy. Pierwszy spektakl 3 miesiące temu wystawiały i to był spektakl tutaj przez naszą przyjaciółkę z Tajwanu, przygotowany o smokach. U nas nie ma taki tradycjonalny taki święta, bo to jest jedna religia, nie? Ale teraz młodzieżowe też często chcesz tego okazja, życzenia i prezent, tak? Bo to jest fajne rzeczy i fajna okazja. Kolejna szansa na pewno na wszystko, na nowe życie. Dzieci są zawsze bardzo zadowolone z każdej imprezy i mam nadzieję, że pomimo tego, że opuścimy te mury kiedyś, bo to na pewno nastąpi, mam nadzieję, że często będziemy tutaj zaglądać i odwiedzać pracowników, bo zżyliśmy się z nimi jak z rodziną. Dzieci się dobrze bawiły, było fajnie, jesteśmy zadowoleni. Czy ty byłeś grzeczny i dostałeś prezent od świętego Mikołaja? Możesz mi powiedzieć, co dostałeś? Słodycze, powiedz. Słodycze. Chcemy jako fundacja być takim łącznikiem pomiędzy biznesem a młodzieżą, dziećmi, po to, żeby pokazywać szanse rozwoju, szanse na przyszłe zatrudnienie. Myślę tutaj o absolwentach wyższych uczelni, o absolwentach szkół średnich, ale w taki ciepły, świąteczny czas trzeba pomyśleć też i o najmłodszych. W związku z tym jest ta nasza inicjatywa. Ośrodek Szansa jest pod opieką miasta. W ciągu roku oczywiście pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dbają o to miejsce, ale czas świąt jest taki świąt, czas najważniejszy, w którym każde zewnętrzne dodatkowe pomoc, zachęcenie zawsze jest miło widziane. Stąd dzisiaj Mikołajki dzięki Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej. Dzieciaki ucieszone, szczęśliwe, zaskoczone i chyba przekonane o tym, co same wypowiedziały w trakcie fantastycznie przygotowanego przedstawienia, że to nie tylko szansa, że każdy ma w sobie potencjał, ma możliwości. Trzeba z nich korzystać i one na to mają szansę, żeby wykorzystać siłę, która tkwi w nich. Mam nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu właśnie z takim przekonaniem wyjdą, że mają siłę, która pozwoli pokonać im wszystkie trudności. Zobaczyć uśmiech dziecka, szczególnie w czasie Wigilii, w takim czasie przedświątecznym, to jest bezcenne. Nic nie daje tyle radości. Również nam, siły, której my też potrzebujemy, bo też zmagamy się z różnymi wyzwaniami. Zobaczenie ucieszonego chłopca, dziewczynki, którzy się cieszą, po prostu są radośni, widzą ciepło wokół siebie i serdeczność. To jest największa satysfakcja, jaką można otrzymać. Myślę sobie, że jak się obserwuje tutaj to życie i z racji moich zadań, które otrzymałem od prezydenta, to z wieloma osobami tutaj z tego ośrodka rozmawiamy na temat różnych sytuacji i potrzeb życiowych, więc to moje doświadczenie i wiedzę, jeżeli nakładam na chociażby to, co dzisiaj się tutaj dzieje, to nie ukrywam, że trudno jakby pozostać obojętnym na faktycznie oczekiwania i potrzeby tych osób, zwłaszcza dzieci, tak, które chcą być szczęśliwe, chcą się uśmiechać. Oczywiście serce się raduje w momencie, jak się patrzy na dzisiejszą atmosferę, na zabawę, na radość, jaka się pojawiła w momencie spotkania z Mikołajem czy otrzymania prezentu. Natomiast właśnie takie sytuacje powodują, że człowiek zawsze się wzruszy i szuka się w głowie jakby takich pomysłów, co można by było zrobić, żeby uchylić jeszcze tego przysłowiowego nieba w większym stopniu niż to jest zrobione dotychczas. Druga szansa, można oczywiście w jakiś sposób to też tak to określić, natomiast ja to zawsze jakby staram się interpretować, że to jest przede wszystkim taki solidny fundament, żeby budować swoją przyszłość, bo człowiek
Na etapie swojego życia czasami sam sobie gotuję pewien los. Czasami niestety ktoś inny może mu ten los zgotować, a to jest miejsce, taki dom z prawdziwego zdarzenia, żeby można się tutaj poczuć bezpiecznie i żeby to była taka trampolina do fajnego i szczęśliwego życia.